Radio Campus 97 i 1 FM. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Kiedy popatrzymy na mapę jakiegoś dużego miasta, szczególnie takiego, w którym rozwija się branża technologiczna. To możemy mieć taką intuicję, że te firmy technologiczne lokują się w pewnych konkretnych miejscach tego miasta i w Warszawie być może są takie dzielnice, w których jest więcej startupów technologicznych niż gdzie indziej. No ale właśnie, jakie to są dzielnice i dlaczego akurat tam? I czy faktycznie startupy chodzą stadami na obszarach mm. miejskich? O tym porozmawiam z naszą dzisiejszą znakomitą gościnią, a jest nią Maria Kubara, doktorantka w Szkole Doktorskich Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Maryniu. Cześć, cześć, miło być. Ekonomistka Regionalistka, geografia, ekonomia, ekonometria? Jakoś tak, wszystko pomiędzy. Trochę data science, trochę analiz przestrzennych. Zawsze mnie interesowało to, dlaczego to, gdzie jesteśmy, wpływa aż tak bardzo na możliwości rozwoju, które posiadamy. Ja chodziłam do liceum w takim niewielkim mieście niby 60 km od Warszawy. Ale już warunki, które miałam, były zupełnie inne niż te 60 km dalej, więc to tak a zostało. Co mno. masz na myśli, mówiąc, warunki? Bo to te, te czynniki przestrzenne to nie tylko lokalizacja niekoniecznie w dużym mieście, tak, ale tak. A jakie jeszcze inne czynniki uwzględniasz, myśląc właśnie o, takim, o takich możliwościach startu? Tutaj bardzo dużo rzeczy wchodzi w taki obrazek, jakby jak przestrzeń działa na nas, tak? na nasze możliwości. i Powiem to może na swoim przykładzie, bo ja byłam właściwie, miałam domek pod miastem, 5 kilometrów, przy czym autobus jeździł co godzinę, więc moja godzinna przebieżka powiedzmy do centrum miasta to było mniej więcej tyle, ile miałabym czekać na autobus. Dobrze, że były licea w Garwolinie, to, to jakby w porządku. Było jedno, które było dobre i było to liceum katolickie, więc też za dużo wyboru nie było światopoglądowo. A gdybym była te 60 km dalej, to jedną jazdą tramwajem mogłabym sobie wybierać i z liceów artystycznych, i jakichś bardziej społecznych dużo więcej możliwości. Czyli to jest taka zależność od ścieżki? Tak to się chyba nazywa? Trochę tak, trochę tak. To, to prawdopodobnie od tego zależy. I przyjeżdża Marynia do Warszawy i zaczyna przyglądać się startupom. Dlaczego taki wątek tematyczny, dlaczego startupy i dlaczego ich lokalizacja? Bo to tu, tu mówisz o swoim doświadczeniu tak. szkolnym. Tak. No ale co cię targnęło, żeby badać startupy w Warszawie? Startupy być może dlatego, że ja zaczęłam studia ekonomiczne. Też właśnie przyjechałam z mniejszego miasta i, i zobaczyłam też na to, w jaki sposób żyją moi koledzy i koleżanki, którzy. Wcześniej też chodzili do liceum do Warszawy i oni już na samym początku studiów zaczęli mówić o jakimś otwieraniu biznesów albo szybkiego wyjścia gdzieś tam w biznes. No i te startupy jakoś tak mnie pociągnęły. Też nie, nie ma co ukrywać, jakby bierzemy swój telefon i mamy tam jakieś aplikacje, które wcześniej zaczynały jako startupy i pytanie tego, dlaczego one się akurat wybiły, a ktoś inny robi swoją aplikację gdzieś tam na kanapie z kolegą i im nigdy nie wyjdzie, no to jest właśnie bardzo ciekawe. Poczekaj, ale chcesz powiedzieć, że to, dlaczego komuś wyjdzie, a drugi zostanie na poziomie kanapy, zależy od tego, w jakim mieście czy w jakim miejscu tego miasta, na tej kanapie projektuje te aplikację? Oczywiście, że tak. Gdyby Facebook był założony w Radomiu, to na pewno nie byłby Facebookiem. A dlaczego tak jest? Znaczy, na, na, czuja, czujemy, że tak jest, tak, ale tak. poza y, tym, tym komunikacyjnym aspektem, czyli dojazdem tramwajem, czy też tak, autobusem tak, tak. raz na godzinę, co jeszcze wpływa na to, że szanse y, sukcesu, czy też powodzenia pewnych przedsięwzięć gdzieś są większe niż gdzie indziej? No. Tutaj te największe startupy, czy teraz to już nie są startupy, to są ogromne firmy z branży technologicznej. One powstawały w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Tam to środowisko jest zupełnie inne. Mamy bliżej do inwestorów, oni też znają swój rynek. Choćby taka, taka sprawa, że po prostu inwestor ma blisko, żeby sobie dojechać i sprawdzić, czy ta firma się nadaje, czy się nie nadaje, porozmawiać z ludźmi i to porozmawiać z nimi face to face, a nie przez FaceTime. Więc takie kontakty są niemożliwe do, do przecenienia. A gdyby taki startup był założony w Radomiu, to po pierwsze, gdzie jest Polska, jeżeli chodzi o takich głównych inwestorów z kapitałem, czyli jednak tych, którzy są raczej w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej? Zanim mieliby tu przyjechać, to już by stwierdzili, że jest im za daleko i to jest niewarte ich czasu. No, to są takie podstawowe powody, które wiemy też intuicyjnie, ale jest bardzo dużo badań, które potwierdzają te efekty. Czyli lokalizacja, kontakt bezpośredni, jakieś jeszcze czynniki mhm. tutaj odgrywają rolę? No, no bo. Na przykład w Warszawie, jak pomyślę mm -hmm. o tych dzielnicach, to one nie wszystkie są najbardziej śródmiejsko położone. Tak. Te takie nisze, czy też nie tak. wiem, jak to nazwać kanapy wypełnione startupami <laughs> technologicznymi. Jakie to są obszary? To prawda. Jeżeli chodzi o miasto, to, to też jest coś. Badania zwykle zajmują się takimi efektami przestrzennymi na większej skali, czyli na przykład e, kraj a kraj, większe miasto, obszar pozamiejski, e, ale coraz częściej właśnie patrzy się na to, że nawet wewnątrz tego miasta to jednak jest spora powierzchnia. E, czym innym jest właśnie Warszawa Śródmieście, a czym innym Warszawa Biała Łęka. No i też, e, kiedy sobie wyobrazimy takiego startupowca, e, który chciałby rozwinąć swój biznes i przyciągnąć też innych kolegów, jeżeli na, nie są to koledzy, z którymi on już ma do czynienia gdzieś ze studiów, no to musi ich Pozyskać. I jeżeli ta lokalizacja będzie na Białą Łęce, no to jego potencjalni nowi pracownicy stwierdzą: No, nie, no, za daleko jest, żeby dojechać, więc po prostu się tam nie zatrudnią. Więc tych takich czynników na niby małej skali nadal jest bardzo dużo. I to jest też czym, coś, czym się zajmuję w moim doktoracie, żeby po prostu zwrócić uwagę na to, że nawet na taka przestrzeń na poziomie, tak to nazywam, mikrogeograficznym czyli takim, który wydawałoby się, że z dużej skali, nie ma znaczenia. Jednak bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób się zachowujemy i jakie możemy mieć później szanse. To zdrać proszę w Warszawie, gdzie szukać e, stad startupów technologicznych? <laughs> Stada startupów technologicznych, e, z tego co na razie e, jakby odkryłam, patrząc na to w swoim tak, pierwszym e, etapie badań. Te stada lokują się różnie w zależności od roku. A oczywiście najwięcej jest ich na Śródmieściu. Czyli stada migrujące jeszcze oprócz trochę tego? Tak, trochę mm -hmm. tak. One mm -hmm. się pojawiają w różnych miejscach, ale na pewno to, co można po nich zauważyć, jest to, że one są zawsze stadne. Mimo, że to są takie firmy, które być może można by było właśnie założyć z kanapy, czy po prostu z laptopem gdzieś sobie popracować, to jednak te startupy są bardzo blisko siebie położone. Zwykle jest to śródmieście czy te rejony mordoru, ale na przykład przez to, że Przyszedł do nas Google, otworzył swój kampus na Pradze, to też zrobiło się nagle miejsce, które robi się interesujące też dla startupowców. Więc to, te migracje są, one się przemieszczają, no ale najważniejsze jest to, że właśnie one, te, te startupy nadal są jakoś blisko siebie, one próbują być razem. Poczekaj, ale dlaczego one są blisko siebie, skoro właściwie wszyscy pracują w nich zdalnie? To chodzi o ten adres zarejestrowania firmy, czy tam są realne biura? No bo tak wiesz, z jednej no strony właśnie. myślimy o tych panach na kanapach i paniach na kanapach, mhm. w swoich domach. Chyba, że to jest taka komunalna kanapa, taka wiesz, w jakimś tam community, open space, mówiąc nieelegancko po polsku. Mhm. Może to, 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 to są realne miejsca, gdzie oni pracują, czy to są tylko te adresy, pod którymi rejestruje się firmę? Bo każdy, kto ma firmę, wie, że adres trzeba podać. Tak. To się właściwie rozkłada na, na dwa elementy, bo z jednej strony ten adres, na który rejestrujemy firmę, on jest ważny. Jeżeli biuro nie jest w tym samym miejscu, to on jest ważny na przykład z punktu widzenia pozyskania inwestora czy pozyskania jakiegoś finansowania dodatkowego, bo wtedy ten adres, który jest bardziej prestiżowy, silniej przyciągnie po prostu inwestorów, tak? Be firma będzie bardziej wiarygodna, właśnie z adresem gdzieś prawdopodobnie w centrum miasta. No to już taki sygnał wysyła do, do inwestorów: OK, my jesteśmy w stanie się tu utrzymać, więc. Jeżeli nam dacie pieniądze, to na pewno ich jakoś tam nie, nie wykorzystamy w zły sposób, tylko to się przełoży na szanse rozwoju. A jeżeli chodzi właśnie o tą drugą stronę, czyli to, że oni pracują zdalnie, no właśnie niekoniecznie. Mhm. Jeżeli chodzi o programistów, czy osoby, które tworzą technologię, no z jednej strony jest to coś takiego, co nie wymaga być może, w większości przypadków, zbyt dużego takiego ograniczenia przestrzennego, tak? Czyli oni muszą popracować na jakiejś danej maszynie, tylko właśnie trochę bardziej zdalnie i online. Jednak te kontakty takie... Mm, Bezpośrednie, czyli taka rozmowa właśnie o tym tu mi nie wchodzi w kodzie, tutaj coś jest nie tak, one są bardzo wartościowe i one sprawiają, że te firmy się mocniej rozwijają. Mówimy tylko o firmach technologicznych, tylko o tych, które kodują, czy takie prawidłowości też są do obserwowania w innych obszarach rynku. W moim badaniu tego nie sprawdzam, mm -hmm. ale to są czynniki. Ja się zajęłam technologiami, ze względu na to, że właśnie te technologie, możemy na nie spojrzeć, że przecież wszyscy siedzą zdalnie, to, to tam się w ogóle nic nie dzieje. Ale takie badania na firmach bardziej tradycyjnych, one już były. I to jest bardzo dobrze poznane, to się nazywa efekty aglomeracyjne. Kiedy firmy są blisko siebie, ich pracownicy też są w stanie ze sobą porozmawiać. Są bliżej siebie, rozmawiają na kawie, wymieniają się informacjami na lunchu. To sprawia, że informacje między nimi przepływają, więc te firmy też są mocniej innowacyjne, szybciej się rozwijają. Oczywiście zwiększa się też konkurencja, więc to jest tak trochę coś za coś, ale te efekty aglomeracyjne są bardzo widoczne, właściwie w każdej gałęzi gospodarki. Tu teraz uchylmy rąbka tajemnicy, bo nie badasz tych startupów tylko poprzez obserwację punktów na mapie, tylko tak. wykorzystujesz unikatową metodę, bardzo nowoczesną metodę sieci neuronowych. Opowiesz mm -hmm. parę słów o tym, cóż to jest za metoda i na czym polega, bo być może dla słuchaczy to jest głęboko zaawansowana psychoanaliza, a <noise> realnie ekonomistka i regionalistka też się właśnie tym para. Oczywiście, jeżeli chodzi o moje zainteresowanie sieciami neuronowymi, to ono wynikło głównie z tego, że po moich studiach licencjackich, które były na kierunce, kierunku informatyka i ekonometria, no ale jednak one były mocno ekonomiczne na wydziale nauk ekonomicznych. Później przeszła na magisterkę na Data Science. Gdzie dostałaś diamentowy grant, co należy podkreślić, tak. bo to są sukcesy, którymi trzeba się chwalić. Gratulujemy i w ramach tego diamentowego grantu realizujesz teraz swoje badania. Tak, tak, to prawda. To taki przypis, tylko pełen gratulacji. <grym> Dziękuję. Właśnie na tej, na tej magisterce udało mi się poznać metody, które są troszkę mniej tradycyjne. To nie są metody ekonometryczne, tylko to są metody, które pozwalają nam sięgnąć trochę głębiej, jeżeli chodzi o dane. A jeżeli chodzi o same sieci neuronowe, to. Ja wiem, że dla laików bardzo często się to kojarzy właśnie ze sztuczną inteligencją, z filmami science fiction, sztuczna inteligencja, która przejmuje nasz świat. Tak naprawdę tak nie jest. To są po prostu takie metody statystyczne, do których my wrzucamy dane, a one próbują odwzorować wzorzec, który w tych danych jest. Czyli pokazujemy im, jeżeli mamy takie dane wejściowe, jakiś tam zbiórcech, jak nie wiem. Ania ma ileś lat? Chodzi do takiej szkoły, więc będzie miała piątkę z matematyki. Okej, okay, ten algorytm uczy się na jednej ani i na innych aniach również, i może marzenkach i innych takich. I dowiaduje się, że jeżeli gdzieś są jakieś takie zależności, których my może nie widzimy gołym okiem, no to ta piątka z matematyki będzie, albo jej nie będzie. Więc te algorytmy uczą się od wzorywania wzorców, które są w danych. To w jaki sposób się tego uczą? To są, to właśnie wynika z tej struktury sieci, czy ze struktury modelu, którym się zajmujemy, bo one w zależności od tego, ile warstw tam wrzucimy, to jest właśnie te, te sieci neuronowe wielowarstwowe czy to uczenie głębokie. One po prostu pozwalają na złapanie takich wzorców, które nie są bezpośrednie, tylko gdzieś tam, mhm. jeżeli jest 5% ze wzrostu, to ze szkoły będzie tam 7% i jakoś to się razem połączy. Gdzie to nie jest połączenie bezpośrednie, tylko właśnie nieliniowe. No i to jest główna zaleta tych sieci, że one rzeczywiście widzą troszeczkę więcej. Poczekaj, a gdzie tam jest ten aspekt neuronowości? Bo to nie działa na jakichś podprogowych naszych nie. procesach, tylko co? To jest rozkładanie danych i tych zależności na jakieś mikrocząstki, czy skąd ta nazwa? Sieci neuronowe nazywają się sieciami neuronowymi ze względu na to, że rozwijały się w tym samym momencie mniej więcej, co nasze zainteresowanie mózgiem. I udało się odkryć, że to, jak myślimy, to tak naprawdę to są neurony, które w jakiś sposób się aktywują. Czyli one też mają jakieś dane wejściowe, coś się w nich przetwarza. I teraz, w zależności od tego, czy sygnał był mocny, czy silny, no to jest aktywacja, czyli przejście tej informacji do kolejnego neuronu. I matematycy zainspirowani tym samym modelem? Stworzyli też coś takiego, czyli znowu mamy dane wejściowe, jakąś funkcję matematyczną, która odpowiada na pytanie, czy sygnał jest wystarczająco mocny, żeby puścić to dalej, czy to jest ważne. Jeżeli tak, no to puszczają to do kolejnego tak zwanego neuronu, czyli do kolejnej warstwy, kolejnego przetwarzania statystycznego. Okej, okay, czyli taka, taka y, imitacja rozumu, tylko tak. y, doskonalsza, sprawniejsza, szybsza i na wielu poziomach działająca. Y I bardziej ograniczona. Ograniczona? Oczywiście, że tak. Okej, okay. i to mówi analityczka, że, że, że jedna sztuczna inteligencja <gry> bardziej ograniczona. Maryniu, ale ta procedura badawcza u ciebie jak wygląda? Masz jakąś tam bazę startupów czy, mm -hmm. czy adresów? Czy od czego zaczynamy, żeby dowiedzieć się, jak one się stadują i klastrują, te startupy mm -hmm. na mapie Warszawy? Okej, okay, to w moim pierwszym etapie badania e, miałam taką dość ubogą informację, bo generalnie e, moimi wiarygodnymi danymi było to, gdzie te firmy rzeczywiście się zarejestrowały, gdzie one są. I biorąc pod uwagę tylko te informacje, stworzyłam swój pierwszy artykuł, w którym właśnie się zastanawiam, w jaki sposób one są rozłożone i być może co na to wpływa, ale w takim kontekście, że jeszcze się zastanawiam, jeszcze to potwierdzę, sprawdzę, jak otrzymam po prostu szersze dane, co się... Już wydarzyło, więc mam nadzieję, że kolejny artykuł też będzie ciekawszy. I tutaj, mając właśnie te adresy, ja je geolokalizowałam, czyli po prostu sprawdziłam, jakie są koordynaty, długość, szerokość geograficzna. I zaznaczasz sobie takie punkciki na mapie? Na mapie, na mapie. Mhm. tak, dokładnie. I teraz te punkciki, to czy one są na mapie, czy nie są na mapie, to koordynaty po prostu są bliżej siebie lub dalej. Mhm. I w zależności właśnie od tej lokalizacji, tu puściłam moje dwa pierwsze algorytmy, które nie są już sieciami neuronowymi, tylko to są takie trochę bardziej Um, powiedzmy uproszczone algorytmy, które nie mają e, odpowiedzieć, jaki jest ten wzorzec, tylko po prostu się ich uczą i próbują nam coś pokazać. E, I tutaj była metoda Kernel dens Density Estimation, czyli metoda po polsku... Gęstości... E, gęstości jądra. jądra? Tak, mhm. to jest metoda po prostu... E, estymacji, w jaki sposób rozkłada się rozkład przestrzenny, gdzie jest najgęstsze Najwięcej. miejsce. Mm -hmm. Tak, dokładnie. I, i ale już... to można byłoby zrobić na oko, na upartego. Można jakby by te punkciki było. oznaczyć na mapie, bo tak próbuję to rozmontować, wybacz, być może tutaj takie <laughs> bardzo naiwne obserwacje, ale jakby tak te punkciki nagromadzić na mapie, no to widzimy, gdzie tych pinezek jest więcej. Z pewną dokładnością mniej lub bardziej. No właśnie ta nasza dokładność okay. jest taka trochę mniej niż bardziej. No, rozumiem. Bo te obszary są bardzo niewielkie i kiedy my patrzymy po prostu na tą mapę, to robi się tam strasznie gęsto. I to zawsze pokazuje też na mojej prezentacji, kiedy prezentuję moje badania, że rzeczywiście my z tych samych punktów, to tak niekoniecznie jesteśmy w stanie zobaczyć, gdzie ich jest bardzo dużo czarno, czy tak jest średnio czarno. Mhm. Więc te metody trochę w tym pomagają. Więc tutaj już byłam w stanie określić, ok, to centrum, ale to nie tylko centrum, więc gdzieś jeszcze się te koncentracje dzieją. I tutaj użyłam kolejnej metody, którą jest dibiskan, czyli klastrowanie oparte na gęstości. Czyli to nie ja zakładam ile klastrów, czyli tych zgrupowań chcę znaleźć, tylko ustawiam, że one muszą być wystarczająco blisko, mhm. musi być tam konkretna Jaki ilość. I dystans pomiędzy nimi odpowiedni, tak. żeby je rozdzielić. Tak. I wtedy jeżeli jest ich wystarczająco dużo w określonym dystansie, no to określamy, że to jest jakieś tam zgrupowanie. I ile takich klastrów ci wyszło wtedy w Warszawie? Pamiętasz, czy to była jakby poj po pojedyncza liczba, czy to... to... Okay. W zależności od roku, okay. w, całej, w całej próbie miałam tych klastrów 60, ale to oczywiście. O, myślałam, że powiesz 3 albo 4, nie, nie, dlatego nie. pytam. Nie, 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 nie. Okay. W całej próbie było ich 60. Przy czym to, ta liczba 60 to też jest bardzo mocno uzależniona od tego, w jaki sposób ja ustawiłam parametry. Jasne. Bardziej chodzi po prostu o wniosek, który, który z tego wyniku, czyli. To nie są trzy klastry. No tylko te klastry są i one nie zawsze są bardzo duże, bo te bardzo duże klastry to jest śródmieście i Mordor. A co to znaczy bardzo duże? To jest jaka liczba? Bardzo duże to oznacza po 300-400 firm. A Ile wszystkich startupów badałaś w takim razie, bo może ja sobie skali nie wyobrażam okay. tego przedsięwzięcia. E, pomiędzy 2010 a 2018 rokiem mam w mojej próbce 11 tysięcy firm, które zostały. 11 tysięcy. Tak. Unikatowych firm, tak. ale sumarycznie przez te, przez te 10 e, lat. Tak, mhm. tak dokładnie. E, I one zostały świeżo założone, bo to nie są firmy, które już działały, tylko właśnie te świeżo założone. 11 tysięcy, czyli tak. z grubsza tysiąc rocznie tak. startupów technologicznych przerasta. Tak. Przyrasta. tak. Mhm. 60 klastrów. I to była ta druga metoda. Tak. I co robisz potem z tymi danymi? Później te dane troszeczkę agreguję, bo one do tej pory są na takiej rzeczywiście skali punktowej. Później używam sieci gridowej, takiej kratki, która pokrywa całą Europę właściwie, i dla niej mamy też dane o populacji. Czyli wyliczone właśnie ze spisów powszechnych, ile w danej kratce o powierzchni jednego kilometra kwadratowego mamy ludzi, czego będę używać po prostu w kolejnych artykułach do budowania modeli ekonometrycznych. Bo jest jeszcze jakaś zależność pomiędzy zagęszczeniem populacji a prawdopodobieństwem, że tam powstanie startup? Czy to też to jest jakaś Twoja hipoteza? To, czy to wyprzedzamy teraz to, myślenie? To jest trochę poboczny wątek, bo to badamy w drugim gracie, w którym też pracuję, z moją promotor Kasią Kopczewską. I tam rzeczywiście, jeżeli chodzi o gęstość populacji, to mamy tam bardzo dużą zależność na potencjał powstawania różnych firm, również startupów technologicznych. Mhm. Siatka gridowa, Wracam, tak. Przepraszam, bo tu tak. miałam po poboczne <laughs> pytanie, bo to mnóstwo wątków jest tutaj fascynujących. Pewnie. Właśnie ta siatka gridowa, i w tej siatce gridowej zliczam sobie, ile jest danych punktów w danym roku. No i powstają mi takie dane wejściowe, żeby sobie wyobrazić skalę tych kratek. No to tych takich kilometrowych kratek dla Warszawy jest 601. Tak, to, to jest duża powierzchnia. Mm -hmm. e, i 20 są... na 30 km? Tak. E, nie, jeden na jeden kilometr. No tak, ale to wtedy powierzchnia całej Warszawy wychodzi no, mniej tak, więcej. Mniej więcej, tak, prawda? To w zależności, bo ten kształt jest trochę nieregularny, e, ale tak, tak jak najbardziej. Tak, dobra. Mm -hmm. Zliczam sobie tam te punkty e, i tworzę takie e, krótkie szeregi czasowe, bo e, właśnie zależy mi na tym, żeby mój model był mocno elastyczny e, i żeby przewidywał, gdzie będzie zgrupowanie firmy. Biorąc pod uwagę dane tylko z trzech ostatnich lat, co sprawia, że gdyby zdarzył się jakiś szok w systemie, i tym szokiem na przykład może być Google, który stwierdza: Dobrze, to na placu konesera otwieramy sobie jakieś centrum, to mój model to szybko po prostu wyłapie i będzie w stanie przewidzieć: OK, jeżeli mamy taką zmianę, to w ciągu dwóch lat, czy roku, czy dwóch lat tu powstanie dodatkowo. Tak, dodatkowa zachęta do zakładania tam startupów. Jaka będzie y, konkluzja takiego Twojego grantu? Znaczy, co, co będzie wynikiem? Czy chcemy mieć właśnie taki model, który pozwoli to przewidywać? Czy będą to jakieś rekomendacje na przykład mm -hmm. też dla polityk miejskich? Czy z perspektywy y, 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 wiesz, zarządzania przestrzenią miejską to też ma znaczenie mm -hmm. dalej idące niż tylko wyliczenie prawdopodobieństwa, że tak. sąsiedzi też będą mieli firmę zakładaną mm -hmm. na kanapie? Mm -hmm. Jeżeli chodzi właśnie o takie wątki praktyczne, to one, jakby z mojej perspektywy, z perspektywy badawczej, one wychodzą trochę pobocznie. Czyli rzeczywiście z tych moich wniosków, jak najbardziej przy współpracy z, z miastem czy z organizacjami wspierającymi startupy, możemy wypracować naprawdę ciekawe rzeczy i mam nadzieję do tego przejść, jak już się uporam z najbliższymi dwoma artykułami. Ale jeżeli chodzi w ogóle o cały mój doktorat, to tam tematem jest bardziej sprawdzenie, w jaki sposób ta lokalizacja rzeczywiście wpływa na przetrwanie startupu. Czyli jak to mówię tak trochę popularyzatorsko, czy opłaca się zakładać startup na Śródmieściu, czy na Wawrze już będzie ok. Bo to rzeczywiście bardzo wpływa na to, ile płacimy. W jaki ile sposób zostaje, się... tak, na tak, inwestycje dokładnie. ewentualne, dokładnie. innowacje i tak dalej. A dokąd zatem opłaca się założyć startup w Warszawie? Wawer, jeszcze tak, Biała Łęka... Już nie? Jakie są tutaj te granice bezpieczeństwa ekonomicznego? To dam ci znać za dwa lata. Ale jakieś macie już, ty jako główna badaczka, masz jakieś tutaj przemyślenia, gdzie to może być? Czy to na razie są takie intuicje nielegitymizowane? Na razie są to tylko intuicje. To na pewno zależy od tego, jaki mamy kapitał początkowy, bo lepiej jest założyć jakikolwiek startup gdzieś i zacząć tą, ten swój pomysł. Wdrażać, tak? próbować go testować, czy użyć jakichś akceleratorów, bo to są super y, miejsca do, do testowania swoich pomysłów. Ale jeżeli rzeczywiście jesteśmy pewni, to jest przetestowane, to być może opłaca się założyć to w centrum, żeby przyciągnąć jeszcze więcej finansowania mm -hmm. i żeby mieć większą szansę przebicia. No ale to dopiero za dwa lata, bo muszę po pierwsze uzupełnić moją bazę danych i przyjrzeć się temu, w jaki sposób te startupy się różnią od siebie, bo one się rzeczywiście od siebie różnią. I to, jakie są ich cechy, jak to później koreluje z, z tym, w jaki sposób przestrzeń na nie wpływa. To jeszcze powiedz mi na koniec, taka metoda, jaką stosowałaś, czyli te rekurencyjne sieci neuronowe, mhm. czy to jest metoda, która może być wykorzystywana w innych badaniach na zupełnie inne tematy, czy to mhm. generalnie jest związane właśnie z lokalizacją w dużej mierze albo w ogóle e, z mapą, czy, czy to jest uniwersalna technika, którą gdzieś można przeszczepić? Okej, okay. a rekurencyjne sieci neuronowe, one mają bardzo dużo zastosowań, e, na przykład w tłumaczu Google. Z przewidywania też tekstu, z przewidywania szeregów czasowych. To są po prostu takie, takie sieci, które uczą się ciągu, i to jest albo ciąg czasowy, albo ciąg logiczny, czyli tego, jak i idą słowa w naszym zdaniu. Te rekurencyjne sieci neuronowe, one też mają bardzo dużo swoich wariacji, więc w zależności od tego, na czym chcemy je zastosować, można sobie spokojnie tą formę dobrać, i ona będzie dobrze przewidywać ten nasz temat a jeżeli chodzi o moje badanie i w jaki sposób ja ich użyłam na startupach technologicznych, to tutaj inspiracja przyszła z innego badania, które przewidywało za pomocą podobnej struktury, gdzie będą... Aktywności sejsmiczne w Ameryce Południowej, też na takim ciągu przestrzennym samych kratek, tak, czyli to nie były obrazy, gdzie to rzeczywiście powstawało, tylko gdzie były te aktywności, i po jakiejś tam serii historycznych zdarzeń ten model bardzo dobrze z 95% skutecznością przewidywał, gdzie będzie aktywność sejsmiczna w kolejnym tygodniu. Czyli to jest taki powrót do istoty badań, no, ja powiem społecznych, bo to z mojego doświadczenia, żeby badać, by przewidywać i żeby mhm. można było coś, być może czemuś przeciwdziałać, skoro mówimy o wydarzeniach sejsmicznych, tak. albo wspierać, jak w Twoim przypadku, tak. rozwój startupów na Łęce, może na Wawrze, a może hmm. tylko w śródmieściu okaże się być to opłacalne. Maryniu, trzymamy kciuki za kolejne kroki w Twojej procedurze, bo to zapowiada się jak uczta naukowa i analityczna, i zachęcam wszystkich do tego, żebyś. Śledzić Twoje artykuły, skoro mówisz, że kolejne dwa w drodze. Mm -hmm. To pewnie dowiemy się, czy startupy chodzą stadami, to już wiemy, ale gdzie te stada można znaleźć w Warszawie, to pewnie w kolejnych artykułach ta odpowiedź będzie bardziej precyzyjna. Bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, bo to kawał wiedzy na zupełnie abstrakcyjny dla nas temat, ale tak to są dobre momenty, w których nauka potwierdza intuicję, bo mamy pewnie wrażenie, tak. jadąc po Warszawie, że w pewnych obszarach miasta startupów jest więcej niż gdzieś mm -hmm. indziej. Więc to jest przyjemne, że możemy potwierdzić to naukowo z wykorzystaniem twojej ekspertyzy naukowej. Maria Kubara, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, dyscyplina ekonomia i finanse. Maryniu, tak. dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt Sieci. Radio Campus. 97,1 FM.